Woźnik mówi, że był to trudny rajd ze względu na warunki atmosferyczne. Już pierwszego dnia trzeba było poradzić sobie z padającym deszczem i to w czasie nocnych odcinków specjalnych. Jak przyjechaliśmy na rajd, było plus 30, a wieczorem było około 10, a nawet poniżej 10 stopni. Także dobór był praktycznie loterią, więc każdy zawodnik praktycznie wybierał inaczej. My nie wybraliśmy tych opon jakoś bardzo dobrze, ani bardzo źle, tak po środku, aczkolwiek można było wybrać te lepiej te opony, natomiast nie przyniosło to jakichś dużych strat. Największe problemy rozpoczęły się następnego dnia. Podczas dojazdu na start załogę rajdową zatrzymała czeska policja. Panom policjantom nie spodobało się brak tablicy rejestracyjnej u nas z przodu, ale to jest akurat norma, bo te tablice się ściąga i wozi się w aucie, żeby ich po prostu nie zgubić na rajdzie. Niestety im się to... Według ich przepisów tak nie może być. I były bardzo duże kłopoty przez to. Spóźniliśmy się aż 50 minut na PKS. Przez to dostaliśmy karę, minutę, później tą karę namanulowali, natomiast przez to jechaliśmy na końcu stawki wśród wolniejszych aut. Legnickiej załogi rajdowej nie zniechęciły te przeciwności i ruszyła w pościg za czołówką stawki. W czasie kilku odcinków specjalnych rajdowcom zdarzyło się dogonienie innych załóg, które startowały przed nimi. To bardzo niebezpieczne oraz sprawiało, że legniczanie musieli zwalniać. Ostatecznie rajd zakończył się sporym zaskoczeniem dla samej załogi. Końcowo drugie miejsce, gdzie przed rajdem to nawet nie myśleliśmy o jakichś podjach, bo konkurencja naprawdę dopisała na tym rajdzie strasznie. I to jeszcze 0,2 sekundy przed trzecim zawodnikiem na ostatnim OS-ie i to po jakichś dziwnych tam po prostu załoga po prostu, która zajęła trzecie miejsce, gdzie dostała karę 5 sekund za potrącenie szykany. Nam się udało przejechać czysty rajd, bez żadnych błędów. Dzięki temu Grzegorz Woźnik awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej czesko-morawskiego Pucharu Rajdowego.